serdecznie na dzisiejszym koncercie, którego tytuł zaczerpnęliśmy z jednej z piosenek Zbigniewa Wodeckiego, Opowiadaj mi tak. Premiera koncertu odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, dlatego dzisiejszy koncert nazwaliśmy Opowiadaj mi tak na bis, a jego bohaterem będzie oczywiście Zbigniew Wodecki. To poprzez jego muzykę, jego piosenki opowiemy o nim i o jego muzyce. O tym, jakim wspaniałym był człowiekiem, jakim wybitnym artystą. Jest nam niezmiernie miło, że patronat honorowy nad koncertem objęła Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego z Krakowa. Dzisiejszy wieczór to przede wszystkim muzyka. Usłyszycie Państwo znane i mniej znane piosenki Zbigniewa Wodeckiego, których był wykonawcą, ale również autorem tekstu i kompozytorem. Był to prawdziwy, jedyny w swoim rodzaju artysta, taki, którego nie da się pomylić z nikim innym. Niezwykle wszechstronny, wybitny talent, zarówno w sferze wokalnej, aranżacyjnej, jak i kompozytorskiej. Był wirtuozem. Wspaniale grał na skrzypcach i trąbce. Jego niezwykle trafne wypowiedzi towarzyszyć nam będą jako krótki oddech od muzyki. Na początek jedna z nich. Najważniejsze jest złapać dystans. Nauczyć się cieszyć tym, że trawa jest zielona, że woda niebieska i że słońce świeci. Wodecki idzie przez korytarz, ale co chwilę się obraca, żeby opowiedzieć jakąś historię. Na przykład o tym, kiedy zdecydował,
że będzie muzykiem. Ojciec zabierał mnie do filharmonii, kiedy byłem mały. Czekałem na niego we foyer i za drzwi słyszałem grę orkiestry. I ta gra mi się tak wbiła w głowę, że musiałem zostać muzykiem. Bo i co innego w życiu robić? Nie żądam, lecz to jest prawda.
żyć bez siebie przestaliśmy być. Czy to tylko moment? O nie, było nam sądzone, by znów spotkać się. W takiej chwili serce się nigdy nie myli. Kiedy mówi się układało takt po takcie. Szło jak po maśle. I kotły, i to symfoniczne brzmienie. Melodię pisałem od razu z aranżem. Jak wokal szedł tak, to smyki musiały być tak napisane. To mi się tak układało jako całość. Był rok 1983. Miałem już za sobą jakiś dorobek, znałem branżę i miałem odwagę zwrócić się do Wojtka z prośbą o tekst. Nie był daleko, mieszkał wtedy w Zakopanem, więc nagrałem taką fortepianową wersję, przyjechałem, on mówi ładne, ładne, napiszemy, napiszemy. No i jak po jakimś czasie dał mi tekst. Wspaniale współgrający z muzyką, ba, moim zdaniem on tę muzykę swoją jakością przebił. Tam, gdzie byłem już, pod czerwonym kąpielem w nocy.
samym środku zdyszanego dnia. Oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Bez twoich łez przymglony świt powitał mnie. Znów nierealny, tak to wszystko zdaje się. Wpatrzona w dal próbuję sama odnaleźć cię. W niedomówieniach, które nie są tylko snem. Zawsze kochaj mnie, na dobre i na złe.
Rozłożyłem papier nutowy, bo ja mam tak, że jak od razu nie zapiszę jakiegoś pomysłu, to żegnaj, przepadło. Po 2 godzinach nie pamiętam. Wiele fajnych kawałków tak mi uciekło. I zacząłem kombinować, sam nie wiem, czy to chęć jak najkrótszego przebywania w chłodzie, czy przebłysk geniuszu sprawiły, że już 2 pierwsze akordy wydały mi się bardzo dobre.
Na początku Wodecki był strasznym tremiarzem. Za ciemnymi okularami trochę nawet się chował. Teraz na pytanie, czy denerwuje się przed wyjściem na scenę, odpowiada: tak, czy zapłacą? Bierze walizeczkę i w trasę. Walizeczka jest czarna, ze srebrnymi okuciami. Sam ją zaprojektował. Mieści trąbkę, skrzypce, płyty, maszynkę do golenia i szczoteczkę do zębów. Na upartego wejdzie też piersiówka. Mówi o sobie, że z zawodu jest kierowcą, który w wolnych chwilach śpiewa. Zwodziłem mnie.
Siadałem do fortepianu i plumkałem jakieś melodyjki.
Teraz wszakże miała się z tego urodzić piosenka. Spodobał mi się pewien motyw, ale ja nie piszę tylko linii melodycznej. Od razu wyobrażam sobie, jak to zabrzmi w wykonaniu orkiestry. Krótko mówiąc, każdy fragment od razu aranżuję. Powiem więcej, nie wyobrażam sobie, żebym mógł moją melodię oddać do zinstrumentowania komuś innemu. Moje klasyczne wykształcenie muzyczne w ogóle nie dopuszcza takich sytuacji. Przecież, zachowując wszelkie proporcje, Bach czy Mozart też sami aranżowali swoje dzieła. Garba!
uśmiech twój. Nad gróż kwitnących sad, nad siedem tłustych lat, nad wód kliniczny strój, nad wszystko uśmiech twój. I choć zwariował świat, gruszka watch now.
słuchaj, wiesz, to leci tak, potem wchodzą smyczki, tu znowu jest orkiestra, potem taka melodia, będzie la la la, a w tym miejscu by mi się przydał kawałek tekstu. Potem wracamy do motywu, tu skrzypce i znowu by mi się przydał kawałek tekstu. Thank you.
Co robić? Uświadomić sobie, że jutra może już nie będzie? Nauczyć się żyć chwilą, która jest. To znaczy przyjąć, że wszystko to, co było, to było, ale już tego nie ma. A to, co będzie, tak naprawdę nie musi się zdarzyć. A więc bawić się tak, jakby to był ostatni dzień naszego życia. Don't.
tak trąbce. Idzie do garderoby, a tam gitara. No, na gitarze to chyba nie zagrasz, rzuca kolega. Nie, na gitarze nie potrafię, odpowiada, po czym siada i spokojnie wykonuje na niej jakiś utwór. Pieśń bez słów wygrana.
Pieniądze nigdy nie były dla mnie ważne.
mogę gdzieś jechać za 2 złote, jeśli to będzie istotny występ, który pozwoli mi się pokazać, pozwoli błysnąć. Jakbym cały czas leczył dawne kompleksy, bo od dziecka rzadko kiedy ktoś był ze mnie zadowolony, a często i sam nie byłem. Jedyną furtką dla takiego zakompleksionego łebka, co to w piłkę grał słabo, na łyżwach ledwo jeździł, w bójce też nie Superman, była muzyka. Z czasem pozwoliła mi czuć się dobrze, zwłaszcza gdy mogłem pokazać swą przydatność w studiu. A później zaśpiewałem parę numerów, ale też długo byłem z tyłu, mając świadomość, że są przecież inni, popularniejsi. Dopiero po latach przekonałem się, że lepiej powoli i mozolnie piąć się w górę, bo i schodzenie wtedy trwa znacznie dłużej. Nic, 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 nic.
Pan Włodek, krakowski bezdomny, tak wspomina Zbigniewa Wodeckiego. Pan Wodecki to był piękny człowiek. Z dala go widzieliśmy z kolegami. Tej jego grzywy nie sposób było nie zauważyć. Do tego postawny, uśmiechnięty. Jak z żoną i córką szedł, piękne kobiety, to zawsze obie miały w dłoniach czerwone róże. On też nas widział z daleka. Podszedł, zagadał, zapytał, jak się mamy. I zawsze ręką do kieszeni sięgnął. A tam już miał odłożone drobne. No, fantastyczny gość. Wielkie serce. Więc się uda nam raz.
Nie jestem pianistą, ale w domu był instrument po ciosce, więc jakoś tak usiadłem do fortepianu i zacząłem plumkać w ładne funkcyjki. I wziąłem sobie nuty i zacząłem pisać aranże. Muzyka symfoniczna uczy aranżowania od mistrzów. No więc najpierw trąbki, potem puzony. W smyczkach byłem mocny. Potem wymyśliłem chóry. W każdym razie napisałem kompletną partyturę. Mając gotowy utwór, pojechałem do Warszawy zmierzyć się z orkiestrą Polskiego Radia, prowadzoną przez Andrzeja Trzaskowskiego. Wchodzę do tej ogromnej sali, a tam same sławy, śmietanka polskich muzyków, giganci. Patrzą na mnie pobłażliwie. Trzaskowski przywitał się zdawkowo. Co ja tu robię? Może trzeba uciekać, póki czas. Rozłożyłem nuty, dyrygent pyta mnie o tempo, nabiłem rytm i jak to wszystko nie gruchnęło, nie zabrzmiało. Przecież pierwszy raz usłyszałem to, co zapisałem w nutach. I ten Trzaskowski tak dyryguje, a ja widzę, że już zupełnie inaczej na mnie patrzy. Udaję, że spoko, że tak właśnie ma być, a tu serce we mnie łomocze ze wzruszenia i radości. Poczułem, że jestem koleś. Przeszliśmy z Andrzejem Trzaskowskim na ty i tak w ciągu paru minut z zastraszonego 24-latka, który pierwszy raz przyjechał z Krakowa do Warszawy, zmieniłem się w kompozytora, który coś potrafi. Poza tym, zawsze dobrze jest się podeprzeć na początku drogi mocnym nazwiskiem, a Bach to jest bardzo mocne nazwisko.
Zbigniew Wodecki był człowiekiem wyjątkowym i drugiego takiego nie będzie. Świadczyła o tym jego osobowość na scenie, jego wrażliwość, którą każdy słuchacz i widz mógł dostrzec. Świadczył o tym jego wielki talent i niesamowita skala głosu. Hector Berlioz powiedział kiedyś, że Bach jest Bachem, tak jak Bóg jest Bogiem. My śmiało możemy dodać, tak jak Wodecki jest Wodeckim. Co robić? Uświadomić sobie, że jutra może już nie będzie? Nauczyć się żyć chwilą, która jest. To znaczy przyjąć, że wszystko to, co było, to było, ale już tego nie ma. A to, co będzie, tak naprawdę wcale nie musi się zdarzyć. Thank you.
Co miejsce wśród owadów gdy.